Grzegorz Szczepanik, MMA.pl, jesteśmy po gali FEN 15 Lubin. Naszym gościem jest trener Mirosław Ogniński. I chyba od razu na początku walka niezbyt porywająca, ale chyba zadowolenie na ustach jest. Znaczy tak, walka była nieporywająca i w sumie my nie zakładaliśmy, że to będzie porywająca walka. Ta walka po prostu była na to, żeby nabić punkty, wygrać walkę, nie ryzykować. Marcin nie był w formie takiej, że moglibyśmy tam po prostu ryzykować jakąś tam ciężką walkę. Po prostu miał nie tracić punktów, nabijać punkty i wygrać. I to się stało i tutaj mówię, no dowiedział się o walce tydzień wcześniej, więc nie można wymagać od zawodnika, który dowiedział się o walce tydzień wcześniej, żeby jakieś tam cudowne rzeczy robił i porywał publikę. Można powiedzieć, że śmieliśmy się z Marcinem, że ta walka była nudna, no ale to była walka wyliczona na taktyczne zwycięstwo. Czyli zakładaliście to, że będzie faktycznie dużo klinczu i dużo takiej przepychanki. Znaczy tak, ogólnie chcieliśmy boksować, Marcin miał boksować i nie dać się przewrócić, a przeciwnik bał się boksować i cały czas klinczował. Więc jakby powiedzieć, Marcin tego bronił, nie dawał się obalać i sam obalał, więc jakby tak walczyliśmy, jak przeciwnik pozwolił, tak? Wcale Tomczak nie jest jakimś słabym zawodnikiem też, to, że jest młody, dużo jest młodych, gniewnych, o których nikt nic nie wie, a za chwilę mogą być gwiazdami. Oczywiście, że tak. I ten klincz w narożniku, kolana już sławetne były i było ich dosyć dużo. Kolana było dużo, ale nie były takie, jakbym chciał, bo nie były z pełnego tam rozmachu, tylko były takie krótkie. Tak, ja słyszałem tam, cofaj nogę do tyłu i dopiero wtedy uderzaj. No, kolana są skuteczną bronią, jeżeli chcemy kogoś obalić. Jeżeli bijemy po udach dużo kopnięć, to po prostu zawodnik przebiera nogami. I tak to już było w przypadku Filipa, że zaczął przebierać nogami, bo już te nogi go bolały i już było łatwiej później go obalić, więc on został obalony kilka razy przez to, że właśnie był uderzany kolanami w uda. Dużo ludzi nie rozumiało, o co chodzi i myśli, że Okiński zwariował, bo każe być kolana, nie wiadomo jak. W każdym razie to jest po prostu taka taktyka, że rozbijamy uda po to, żeby kogoś przewrócić, a nie będziemy przewracać, jak ktoś ma silne uda i nierozbite uda, tak? Dobra, tutaj jeszcze wyrazy sympatii z profesorem Umińskim. Widziałem tam rozmowę, przeprowadziliście. Nie, no poprosiliśmy Kamila, żeby po prostu stanął nam w narożniku i mierzył czas, bo akurat ja tylko sam przyjechałem i Kamil mierzył nam czas, pomagał nam i nie przeszkadzał, tak? A to jest ważne, że ja nie lubię brać kogoś do narożnika, kto przeszkadza, a tu Kamil się spisał, że nie mówił nic niepotrzebnego i nie wtrącał się niepotrzebnie, tak? Co miał pomóc, to pomógł i dziękuję Kamilowi. A jak tam wasze relacje, bo tam ja pamiętam na tym Facebooku jakieś opinie, tak? Znaczy tak, ja mówiłem, że po prostu Kamil się nie znałem na MMA i jakby powiedzieć, powiem w tej chwili, że trochę mogę się lekko z tego wycofać, że nie mogę już tak mówić, że on się nie zna kompletnie i poprosiłem go właśnie i pokazał się z dobrej strony tutaj, że mówię, nie przeszkadzał, pomógł, podawał nam czas, wspierał nas i także było ok. Dobra, to zostawiamy tę walkę tutaj. To jest fajne, że jakby powiedzieć, że chociaż trenuje w innym klubie, to po prostu nam pomógł, bo jak go poprosiliśmy i to jest fajne, że możemy się wspierać. Tak, MMA ponad podziałami i nie ma tak samo zawodnik od Kamila ma teraz u nas walczyć na gali i też to w sumie nie można, nawet jeżeli jest sport, jest jakaś rywalizacja, to nie ma co też przesadzać. No oczywiście, to zawsze powinien być zostawiony gdzieś tam faktycznie sport i żeby to było najważniejsze. Dobra, Marcin Naruszka wziął tę walkę, tak jak wspominaliśmy, na krótki termin. Wyglądało jak wyglądało, jest zwycięstwo kolejne dopisane. Jakie plany dla niego na następny, nie wiem, kwartał? No, to będziemy jeszcze po walce usiądziemy, porozmawiamy i będziemy wiedzieć. Nie mamy jeszcze, jakby powiedzieć, mamy plany, ale musimy to potwierdzić, tak? Dobra, to przechodzimy teraz do tego, co się u was dzieje poza tą walką. Paweł Nastula ostatnio w wywiadzie wspominał o jakimś fajnym sponsorze. Ty wspominałeś o jakimś fajnym sponsorze. Coś tam się kroi faktycznie większego? Znaczy ogólnie, jakby powiedzieć, Pelma, myślę, że w tym roku pójdzie mocno do przodu i że nie chodzi nam, żebyśmy się stali pierwszą siłą, drugą siłą, 30 siłą, tylko po prostu, żebyśmy Pelma, żeby się rozwijało i myślę, że Pelma
urośnie dzięki naszym nowym partnerom i że Pelma będzie silniejsze, a nie zamierzamy jakby z nikim konkurować. Na przykład z Fenem nam tu się dobrze współpracuje i jesteśmy otwarci na współpracę z Fenem i zawsze możemy się wymieniać z zawodnikami i jak to było do tej pory, tak? Także tu nawet jeżeli nam się coś mocno rozwinie, to nie zamykamy się na współpracę, bo Paweł Jóźwiak zawsze zachowywał się dla Pelma i dla mnie w porządku, więc zawsze... Dobrze, a gdzieś tam mi się przebiło uszy, że po zamknięciu telewizji Orange Sport znajdziecie swoje miejsce w wirtualnej Polsce, gdzieś tam w telewizji. Gdzieś też na Facebooku doczytałem, jakie jest prawdopodobieństwo, że to dojdzie do skutku? Będziemy mieć telewizję w tym roku, ale czy to będzie się nazywało tak czy tak, my będziemy mieli dobrą telewizję, jedną z lepszych w telewizji, znaczy powiedzieć dla mnie najlepszą telewizję w Polsce i jedziemy. Dobra, gala w Łomiankach też już dużymi krokami się zbliża. Coś jeszcze tam nas zaskoczy, czego nie wiemy? Zapraszam na galę, chociaż już biletów prawie nie ma. Tak dobrze się sprzedają? Już VIP-owskich poszło 80 chyba procent, czy 90, a tych na trybunach też już poszło tam chyba z 60-70%, więc jest 1,5 miesiąca do gali i zaraz biletów nie będzie. Dobra, ostatnia kwestia, gwiazdy z Ameryki, które trenują u Was, Matt Horwich, Jason Miller, skąd w ogóle pomysł na nich u Was, skąd oni się u Was wzięli? Powiem tak, ogólnie ja zamierzam stworzyć z Pawłem na stulą, zamierzamy teraz tworzyć team, można powiedzieć wielonarodowy, z tego powodu, że Amerykanie czy Brazylijczycy wnoszą do MMA wyższy poziom techniki i zawodnicy z naszego teamu, którzy będą trenować z lepszymi zawodnikami, będą podnosić swój poziom, bo to, że trener powie tak czy tak, ale jak nie ma sparring partnerów na wysokim poziomie, no to nie jest taki dobry rozwój. A tutaj można powiedzieć, jeżeli chodzi o Horwicha i Millera, no to jest wysoki poziom. Nawet jeżeli oni nie są już w takiej formie jak kiedyś, to jeżeli do sparingów, to są wyśmienici. Nawet lepiej, bo są bardziej doświadczeni i mądrzejsi są, nie sparują głupio. Jasne. I ostatnie moje pytanie. Na stadionie podobno jakaś walka ma być z Popkiem, czy może z kimś innym? Popek! Zjem cię. Czy może jeszcze jakiś inny przeciwnik by się znalazł, bo myślę, że jeden tutaj z komentatorów też mógłby być twoim przeciwnikiem. Który? Łukasz ma na imię? A, Jurkowski. Ja powiem tak, nie za bardzo jestem chętny do bicia się z moimi uczniami. Nie po to kogoś w szkole, żeby później się z kimś bić. I dla mnie to jest śmieszne, jak na przykład ktoś trenuje u kogoś kilka lat i później ma się z nim bić. To jest takie dla mnie, to jest słabe, tak? Nie po to wkładam serce w kogoś i pomagam mu, żeby on później mnie lał, tak? Czy jakby, żebym ja się z nim bił. No bo to jest bez sensu dla mnie. Ja nie wyobrażam sobie tego i nie chcę tego, tak? Oczywiście, jakby powiedzieć, po drugie, nie obrażając Łukasza, bo już doszliśmy do tego, że się nie obrażamy, to po prostu Łukasz nie jest jakby moim, jakby mógłbym się bić, jakbym się miał już bić z jakimś swoim uczniem, to wolałbym się z Pudzianowskim bić, bo ma większe nazwisko, więc, ale nie chcę też z Pudzianowskim, wolę z Popkiem, bo wszyscy, jakby powiedzieć, o nim mówią i to będzie fajne. Myślisz, że faktycznie, jeśli by doszło do takiej propozycji, ty byś 100% był pewien, że wchodzisz, przygotujesz się do tego i tak, dasz walkę. Bo z Popkiem to ja mogę się bić bez przygotowania. Teraz, tu. I to nie ma problemu, bo na taką mam formę, że ja potrzebuję tydzień do walki, jeżeli chodzi o Popka. A jeżeli chodzi o jakby powiedzieć, nie no, jak ktoś inny, to raczej nie. To ja mam 47 lat, to jakby też ja bez przesady, tak? Ja po prostu jestem trenerem, nie zawodnikiem, ale z Popkiem chętnie. Teraz, jeżeli chodzi o wyzwania, no to po prostu Popek jest fajnym wyzwaniem, tak? A KSW nie wiem, czy na mnie stać, pewnie nie, no nie? Więc oni tak mówią, że temu dali milion, temu dali 2 miliony. Chyba im płacą za to, żeby mówili, że dużo komuś dali, no nie?
a ja nie płacę i mówią, że mało daję. Dobra, tym optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy. Mirku, bardzo dziękuję i co, widzimy się w przyszłości. Powodzenia w Łomiankach i wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję.